Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś gorące krzesła i podwójna eliminacja. To oczywiście nawiązanie do programów, które były emitowane w tym tygodniu, tak więc co tam panie w telewizji? W tym tygodniu zobaczyliśmy walkę o pozostanie na gorących krzesłach i podwójną eliminację farmerów. Poza tym będą próby ułożenia pytania, przygody Julii i niania w Wielkim Mieście. Na początek pierwszy z programów The Voice Senior. Ze względów zdrowotnych Jerzy Kosiński z drużyny Tomasza Szczepanika musiał zrezygnować z udziału w programie. Po pierwsza na scenie zaprezentowała się drużyna Piotra Cugowskiego. Pierwszy był Adam Anusiewicz, później Waldemar Woźniak, Marian Tarnowski, Bożena Barchan, po niej Zenon Śliżewski. Zenon był pierwszą osobą, która musiała powalczyć o gorące krzesło. Decyzją Piotra Cugowskiego zajął miejsce Waldemara Woźniaka. Kolejny na scenie pojawił się James Brierley, który zajął miejsce Bożeny Barchan. I tak do kolejnego etapu z drużyny Piotra Cugowskiego przeszli Marian Tarnowski, Adam Anusiewicz, James Brierley i Zenon Śliżewski. Kolejna z drużyn, drużyna Alicji Węgorzewskiej. Jako pierwsza wystąpiła Violetta Malenda, później Elżbieta Tracz, później Piotr Hubert Langford, a po nim wystąpiła Elwira Zajączkowska. Kolejna była Maria Nowak, która zajęła miejsce Elżbiety Tracz, później Andrzej Raniszewski, który zajął miejsce Elwiry Zajączkowskiej. I tak do kolejnego etapu z drużyny Alicji Węgorzewskiej przeszli Andrzej Raniszewski, Piotr Hubert Langford, Violetta Malenda i Maria Nowak. Kolejna drużyna Tomka Szczepanika. Pierwsza wystąpiła Hanna Tabiszewska, po niej Andrzej Kubacki, kolejna Marzena Buczek, a po nich Andrzej Broński i Waldemar Wiśniewski. Waldemar zajął miejsce Adama Brońskiego. I tak do kolejnego etapu przeszli Anna Tabiszewska, Marzena Buczek, Waldemar Wiśniewski i Andrzej Kubacki. Na koniec drużyna Marii Rodowicz. Pierwszy wystąpił Wojciech Trojanowski, po nim Elżbieta Figas, Zbigniew Zaranek i Bogusława Chodyl. Kolejna pojawiła się Nina Ilnicka, która zajęła miejsce Elżbiety Figas. Ostatnim zawodnikiem był Janusz Łuczak, który zajął miejsce Bogusławy Chodyl. I tak z drużyny Marii Rodowicz do kolejnego etapu przeszli Wojciech Trojanowski, Zbigniew Zaranek, Janusz Łuczak i Nina Ilnicka. Kolejny z programów to Farma, drugi sezon i szósty tydzień rywalizacji. W przednim tygodniu głosami farmerów z farmą pożegnać musiał się Lobo i to on napisał list, w którym wyznaczył nowego farmera tygodnia. Prowadzące odczytały ten list, z którego wynikało, że nowym farmerem tygodnia został Tomek. Prowadzące miały dla Tomka wiadomość, że w przeciwieństwie do swoich poprzedników nie mógł sobie wybrać żadnego pomocnika. Ale to nie był koniec zaskoczeń, bo prowadzące przyniosły motanki i każdy z uczestników musiał przyozdobić swoją lalkę na swoje podobieństwo. Lalki miały posłużyć do nominacji. Tak więc tym razem to nie farmer tygodnia nominował pierwszą osobę do pojedynku. Nominowane w tym tygodniu miały być 4 osoby i mieli je wskazać poprzedni farmerzy tygodnia, czyli Ania, Adam, Młoda i Gabryś. A motanki, które mieli przygotować, to tradycyjne ludowe kukiełki robione ze skrawków materiału i włóczki. Jako pierwsza decyzję musiała podjąć Ania, ona nominowała Kamila. W międzyczasie była również pora na zadanie tygodnia. Na farmie pojawił się Szymon, który przekazał nowemu farmerowi tygodnia treść zadania. Zadanie polegało na skoszeniu trawy na polu w jednym dniu, a na drugi dzień zgrabienie tego siana i ułożenie go na wybudowanych wcześniej kozłach.
Farmer Tygodnia zapytał, kto miał do czynienia z koszeniem trawy. Okazało się, że tylko on i Adam, a trzecią osobą, jaką wybrał, był Paweł. Farmerom udało się w ciągu jednego dnia skosić trawę. Później przyszła pora na kolejne nominacje. Tym razem nominował Adam, który ostatecznie nominował Edytę. Później czekała na nich druga część zadania tygodnia. Najpierw musieli zbudować dwa stojaki, tak zwane kozły, a następnie zgrabić i umieścić na nich siano. Tomek do tej pracy wyznaczył Gabrysia, Piotrka i Kamila. Na uczestników czekało kolejne zadanie. Z treści listu, który przeczytał Tomek, wynikało, że mieli oni zamienić się rolami, czyli wcielić się w innego uczestnika farmy. W ramach tej zabawy wcieleniami zamienili się Kamil z Tomkiem, Gabryś z Piotrkiem, Ula z Młodą, ale hitem były chyba tylko dwie pary, czyli Paweł z warkoczami w roli Edyty oraz Edyta w jego szlafroku, a także Adam w stroju Ani i Ania przebrana za Adama. I trzeba przyznać, że ta zamiana ról całkiem dobrze im wyszła. Na koniec dnia miało miejsce jeszcze jedno odkrycie. Okazało się, że kwoka, którą 3 tygodnie temu przyniósł Szymon, wysiedziała już jajka i wykluły się pisklęta. Kolejnego dnia Szymon przyjechał na odbiór zadania. Zadanie zostało zaliczone, a w nagrodę farmerzy otrzymali ziemniaki, schab z kością, ogórki, a także skrzynkę owoców sezonowych, a do tego jeszcze kawę. Na farmerów czekało jeszcze kolejne zadanie. Z racji tego, że brakuje im żywności, otrzymali oni prasę do oleju oraz instrukcję, jak go samemu zrobić. Jednak farmerzy byli już na tyle zmęczeni, że zdecydowali się odłożyć to zadanie na kolejny dzień. Kolejna swoją decyzję musiała podjąć Młoda i ostatecznie nominowała Pawła. Farmerzy przystąpili również do odłożonego zadania, czyli wytłoczenia oleju. Następnie przyszła pora na ostatnie już nominacje, czyli Gabriel miał zdecydować, kogo nominuje. Zgodnie z umową miał nominować Anię, jednak ostatecznie nominował Adama, czym wielu zszokował, bo mieli oni wcześniej zawartą umowę, przedni farmerzy tygodnia, że nie będą się wzajemnie nominować. Jednak Gabryś zmienił zdanie w ostatniej chwili. Później na farmie pojawiły się prowadzące, które oznajmiły, że pojedynek odbędzie się tego samego dnia. Wytypowani do pojedynku uczestnicy mieli walczyć w parach zgodnie z kolejnością nominacji, czyli Kamil z Edytą oraz Paweł z Adamem. Prowadzące zapowiedziały, że będzie to najbardziej skomplikowany pojedynek tej edycji farmy i że przegrani z pojedynków jeszcze tego samego dnia opuszczą farmę bez głosowania. Wyzwanie polegało na przejściu toru przeszkód. Uczestnicy najpierw musieli odwiązać klucze i znaleźć prawidłowy, który otwierał skrzynię. Ze skrzyni musieli wyjąć wianek, którym musieli trafić na stojak. Każdy ze stojaków miał różne numerki. Później na stole stały szoty obrzydliwym koktajlem. Było ich 5 i musieli wypić taką liczbę, jaką udało im się trafić wiankiem. Niestety wszyscy uczestnicy mieli pecha, trafiali na 5 i musieli wypić wszystkie 5 koktajli. Na koniec musieli przelać wodę z bali do słoika, a wcześniej zbudować sobie do tego czerpak. Na pierwszy ogień poszli Kamil i Edyta i dużo lepiej poradził sobie Kamil, a Edyta niestety musiała się pożegnać z programem. Drugi pojedynek był dużo ciekawszy, bo przeciwko sobie stanęli przyjaciele, czyli Paweł i Adam. Na początku bardzo dobrze szło Adamowi, jednak pod koniec osłabł, dzięki czemu Paweł mógł nadrobić zaległości. Pod sam koniec Adam, który nie jadł już od 20 kilku dni, zwymiotował wcześniej wypite koktajle, co go osłabiło i spowolniło, że mimo że Paweł był dość daleko w tyle, udało mu się na tyle szczelnie zbić czerpak, że bardzo szybko napełnił swój słój wodą. I to on zwyciężył w tym pojedynku, a Adam, ku zaskoczeniu wielu, musiał pożegnać się z programem. Kolejnego dnia prowadzące znów pojawiły się w gospodarstwie i przyniosły listy od osób, które opuściły program i które wyznaczyły farmera tygodnia. Adam wyznaczył Pawła, a Edyta Anię. W związku z tym, że nie mogło być dwóch farmerów tygodnia, odbył się kolejny pojedynek. Paweł i Ania musieli się zmierzyć w pojedynku, który polegał na tym, że slalomem trzeba było donieść jajko do koszyka na drewnianej postawce przymocowanej do kija. W tej konkurencji lepszy okazał się Paweł i to on zostanie nowym farmerem tygodnia.
Pod koniec tygodnia pojawił się jeszcze jeden list, z którym wynikało, że uczestnicy mają się przebrać w stroje, rozpalić ognisko i będą świętować Noc Kupały. Farmerzy przebrali się, upletli wianki i spalili chochoła. Zgodnie z wierzeniami Słowian, to miało zapewnić zdrowie i urodzaj. Ale zanim zaczęło się świętowanie, pojawiło się jeszcze jedno zadanie. Jedna kobieta, jeden mężczyzna na materacach mieli dopłynąć do słoików, które znajdowały się na środku stawu i w ciągu 6 minut mieli wyłowić ich jak najwięcej, przypłynąć z nimi do brzegu, a w słoikach znajdowało się jedzenie na ucztę z okazji Nocy Kupały. Na koniec tego tygodnia odbyły się tańce przy ognisku i chyba wszyscy zapomnieli na chwilę o tej rywalizacji i knuciu kolejnych intryg. Na tej farmie zaczyna się dziać coraz więcej, chyba nikt nie przewidział takiego obrotu, bo te pojedynki już się tak zdarzały dość nietypowo, że niekoniecznie tylko w piątek, tylko czasami się zdarzały wcześniej, ale zazwyczaj te osoby, które przegrywały, lądowały automatycznie do głosowania i to uczestnicy mogli zdecydować, kto powinien odpaść, a tutaj od razu najsłabszy odpadał, ale mówiłem od początku, że tych uczestników tam jest za dużo i że produkcja będzie musiała to jakoś rozwiązać, że tych uczestników będzie musiało więcej na tydzień odpadać, no bo tak to zostałoby 10 czy 12 osób do końca, a to nie jest możliwe. Na koniec 7 tygodnia powinno zostać 7 osób i w międzyczasie będą chyba pojedynki, 4 osoby odpadną, a 3 osoby przejdą do odcinka finałowego i to widzowie zdecydują, kto powinien wygrać, więc tych osób jest póki co za dużo, więc wydaje mi się, że w kolejnym tygodniu też będą jakieś niespodzianki. No nikt chyba się nie spodziewał, że Adam odpadnie, bo jednak na tyle knuł, na tyle się ustawiał i nawet sam, gdy usłyszał, że będzie pojedynek, to mówił, mam jeszcze głosowanie. Jednak z tego głosowania wyszły nici, bo głosowania żadnego nie było. A że okazał się słabszy, no to niestety musiał pożegnać się z farmą. Choć wielu widzów się cieszy, że wreszcie nie będzie takiego knucia. Dużym zaskoczeniem była decyzja Gabriela, a zresztą widać, że i uczestnicy nastawili się przeciwko niemu. Nie widzi tego, co się dzieje w jego fikcyjnym związku z Anią, bo tam już tyle było zawirowań, że nadal podkreślam, to jest jak Moda na sukces albo inna jakaś tam telenowela, że takie są wzloty i upadki. Nikt by się czegoś takiego nie spodziewał, bo on mówi jedno, a robi całkiem coś innego, więc jeszcze może zdanie kilka razy zmienić, trudno powiedzieć, ale z tego, co czytałem w komentarzach, no to widzowie teraz najbardziej by chcieli, żeby odpadła albo Ania, albo Gabriel, albo najlepiej, żeby oboje wreszcie odpadli z tego programu. A jak będzie, to oczywiście się okaże. Tym bardziej, że powiedziano ostatnio, że Farmer Tygodnia otrzymał immunitet, ale że nie może być do końca pewny tego immunitetu, to znaczy nie wiadomo, czy dotrzyma go do końca tygodnia, więc może się okazać, że będzie jakaś walka, jakiś pojedynek o immunitet. Jak będzie, to oczywiście się okaże i w sumie już jestem ciekaw, jak to wszystko się skończy, no bo zostały tylko 2 tygodnie na tej farmie i wreszcie się okaże, na kogo wreszcie będzie można zagłosować, jakie 3 osoby dojdą do finału, no i kto wreszcie zdobędzie złote widły i 100 tysięcy złotych. To by były programy z tego tygodnia, teraz czas na pozapominajki. I pierwszy z programów to teleturniej Oto jest pytanie. Ten teleturniej był emitowany w latach 2006-2007 na antenie TVP2. Prowadzony był przez Katarzynę Dowbor, a kilka ostatnich odcinków przez Michała Gulewicza. Oparty na holenderskim formacie That's the Question. Gra składała się z 2 rund po 2 zagadki, a także finału. Przed dwojgiem graczy pojawiało się ukryte hasło będące pytaniem. Ich zadaniem było odgadnięcie tego hasła. Jeden z zawodników losował literę, tyle że nie wiedział, na jaką literę padło, i wszystkie pola z tą literą podświetlały się. Zostawał do odgadnięcia słowo na podstawie podpowiedzi i rozsypanych liter. Wśród nich była jedna niepasująca, ta, którą wylosował. Jeżeli poprawnie zgadł hasło, dostawał tyle punktów, ile razy wylosowana litera powtarzała się w haśle. I wtedy mógł grać dalej. Jeżeli odpowiedział źle, nie dostawał punktów, a szansę do gry przejmował przeciwnik. W pierwszej rundzie odpowiedź na szukane pytanie była podawana na początku, a odgadnięcie hasła pytania warte było bonusowe 10 punktów. W drugiej zaś za odpowiedź punkty naliczano podwójnie, a poprawne rozwiązanie premiowano 20 punktami. Po każdej z 4 zagadek
Prowadząca czytała pytanie dodatkowe, często obrazkowe, a zawsze nawiązujące do odgadniętego wcześniej hasła. Odpowiadać na nie mógł tylko ten zawodnik, który odgadł hasło. Do zdobycia było dodatkowe 10 lub 20 punktów. Uczestnik z największą liczbą punktów trafiał do finału. W finale obowiązywały analogiczne zasady. W tej rundzie jednak litery odsłaniały się tylko w pytaniu, znaczy, że zawodnik musiał udzielić odpowiedzi bez podpowiedzi. Ponadto obowiązywało ograniczenie czasowe. Musiał sformułować pytanie i odpowiedź przed upływem czasu, a czas był równy liczbie zdobytych wcześniej punktów w sekundach. Do tego prowadząca dodawała 10 sekund. Zwycięzca za pierwszym razem otrzymywał 5000 zł i możliwość gry w kolejnym odcinku. Jeśli gracz zdecydował się grać dalej, ryzykował połowę stawki dla podwojenia nagrody w kolejnym wydaniu. A teraz serial Julia. To polska telenowela emitowana na antenie TVN od 2 stycznia do 14 grudnia 2012 roku. Pilotażowy odcinek został wyemitowany przedpremierowo 23 grudnia 2011 roku. Akcja serialu Julia rozgrywała się w Krakowie. Tytułową bohaterką serialu jest Julia Chmielewska, młoda dziewczyna, która na dzień przed swoim ślubem postanawia zacząć wszystko od nowa i wyprowadza się z rodzinnej miejscowości do Krakowa. Zatrzymuje się u swojej kuzynki Kasi i jej rodziny. W Krakowie poznaje rodzinę Janickich, którzy są właścicielami kliniki Piękna. Na koniec jeszcze jeden serial Niania w Wielkim Mieście. To polski serial obyczajowy, emitowany od 7 marca do 23 maja 2017 roku na antenie telewizji Polsat. Serial opisuje perypetie Danuty Mazurek, zwanej Daną, w tej roli Magdalena Lamparska, która pochodzi z prowincjonalnej Nowej Słupi, miasteczka w Górach Świętokrzyskich. Kobieta niedawno skończyła studia, bardzo by chciała pracować jako psychoterapeutka w Warszawie. Jej próby znalezienia wymarzonej posady spełzają jednak na niczym. Musi więc poszukać innego źródła utrzymania. Kiedy szczęście się do niej uśmiecha, zostaje zatrudniona w ekskluzywnej agencji Niań o nazwie Nianie na Zawołanie. Wbrew swoim początkowym obawom, wykonuje się, że ma wyjątkowy talent pedagogiczny. Jako opiekunka może wykorzystać swoją wiedzę psychologiczną, ale praca z dziećmi wymaga od niej także mnóstwa innych umiejętności. Pewnego wieczoru dziewczyna wybiera się na koncert i poznaje tam psychologa dziecięcego Jacka Zarembę, tej roli Przemysław Sadowski. Spędza z nim noc. Wkrótce okazuje się, że mężczyzna jest od lat związany z Moniką Richter, tej roli Kamila Barkochańska, czyli szefową Dany. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!